Dziękujemy za lekturę tego pasjonującego rozdziału. Może tak zaczynając dyskusję i nawiązując do tematu tej dyskusji, która miała się odbyć, powiem w ten sposób, że w całej tej książce, którą miałem już ogromną przyjemność przeczytać, ksiądz profesor pokazuje, że nie tyle matematyka jest awangardą kultury, jak pewnie będzie przekonywał w czerwcu pan dr Pasterski, ale ksiądz profesor pokazuje, że matematyka bywa awangardą teologii i na odwrót, że teologia bywa awangardą matematyki. I właśnie, czy mógłby ksiądz profesor coś więcej powiedzieć o tych związkach między jedną dyscypliną a drugą i jak one wzajemnie na siebie wpływały, bez oczywiście zdradzania całej tej wiedzy zawartej w książce? No najprościej by było, żebym wybrał inny rozdział z tej książki przeczytał, ale tak to byśmy mogli siedzieć do rana i ciągle kolejne rozdziały czytać, co byłoby dla mnie męczącą, ale przyjemnością. Wiele jest związków. Przede wszystkim Grecy uważali, że matematyka jest nauką boską. Zachowało się w tradycji takie świadectwo, że jak Pitagoras, czy któryś z Pitagorejczyków, ale odnosi się tylko Pitagorasa, udowodnił twierdzenie Pitagorasa, to złożył Bogom ofiarę, wołu w ofierze, tak się przejął. Tym uważał, że to właśnie jest boska wiedza. No wiadomo też, jest cały rozdział na ten temat w książce, że na wejściu do Akademii Platońskiej był napis, kto nie zna geometrii, to wstęp jest zbroniony. I Platon miał rzekomo powtarzać takie przysłowie swoje, że Pan Bóg geometryzuje, myśli geometrycznie. I z tym zresztą związana jest cała dłuższa historia, bo okazuje się, że w pismach Platona nigdzie nie ma tego powiedzenia, ale już Plutarch, późniejszy grecki historyk, który był zakochany w Platonie i na wzór Platona organizował biesiady, no bo wiadomo, że dialogi Platona często odbywały się przy biesiadach. Jest zresztą ten słynny dialog o miłości, uczta, właśnie taka biesiada. Grecy przy biesiadach nie tylko pili wino, ale dyskutowali na głębokie tematy filozoficzne. Może stąd się wzięło, że in vino veritas, że prawda w winie. I Plutarch na wzór swego idola Platona też organizował takie dyskusje przy ucztach i spisywał te dyskusje. One są no, znacznie mniejszym polotem i talentem niż dialogi Platona, ale są. I jedna z tych biesiad właśnie była na ten temat. Skąd my wiemy, że Platon powiedział, iż Pan Bóg geometryzuje? Bardzo ciekawa, długa dyskusja na ten temat. Co to znaczy, że Pan Bóg myśli geometrycznie? Cały rozdział tutaj jest na ten temat. Innym takim ciekawym przykładem związków teologii z matematyką to jest problem nieskończoności. Otóż Grecy znali pojęcie nieskończoności, ale za wszelką cenę chcieli je wyeliminować z nauki. Dlaczego? Bo uważali, że jeśli coś jest zrozumiałe, da się zrozumieć, to musi być ograniczone, muszą być wprowadzone pewne zasady porządkujące. Nie może to być takie wszystko właśnie nieskończone. Po prostu nieskończoność była dla nich synonimem czegoś irracjonalnego. Po grecku nieskończoność to jest apeiron. Ten apeiron to był dla Greków coś takiego niewyobrażalnego. I dlatego wszechświat grecki był skończony, był zamknięty sferą gwiazd stałych. Jak Arystoteles mówi, na zewnątrz tej sfery nie ma nic, nawet próżni. Bo świat musi być skończony. U Euklidesa
nieskończoność pojawia się jak gdyby mimochodem, właśnie w tym piątym postulacie, że dwie proste równoległe na płaszczyźnie się nie przecinają nawet w nieskończoności. I dlatego się Grekom ten postulat nie podobał, bo mówił o nieskończoności. Chcieli go wyeliminować, że on jest niepotrzebny, że mieści się w pozostałych czterech. Potem powstała z tego geometria neuklidesowa, dopiero w XIX wieku. I dopiero nieskończoność zaczęła przybierać taką postać, jaką dzisiaj my jej przypisujemy, pod wpływem neoplatonizmu i później chrześcijaństwa. Mianowicie Plotyn, twórca neoplatonizmu, przyjmował absolut, on go nazywał jednią, zresztą to jedno u Platona też odgrywało istotną rolę w jego systemie. I on utożsamiał jednie właśnie z Apeironem, z nieskończonością. A jednia była wprawdzie niepoznawalna dla ludzkiego rozumu, taka transcendentalna, ale była nie irracjonalna, tylko była najwyższą racjonalnością, przekraczającą racjonalność człowieka. Chrześcijaństwo przejęło tą neoplatońską wizję nieskończoności i w ten sposób pojęcie nieskończoności się oswoiło. No i w matematyce dzisiaj funkcjonuje na różne sposoby. Więc widzimy, że cały szereg różnych pojęć matematycznych także pojawia się przez oddziaływanie z teologią. Jeszcze jeden przykład, jeden z takich ważnych matematycznych pojęć, to jest pojęcie relacji. W teorii mnogości to pojęcie jest bardzo się używane i potem w różnych zastosowaniach. A teoria relacji rozwinęła się w starożytności, nigdy nie zgadniecie Państwo dlaczego. Na skutek herezji w pierwotnym chrześcijaństwie dotyczących tajemnicy Trójcy Świętej. Tam chodziło o relacje między osobami i naturami bożymi. Na tym plecie potem Kościół Wschodni odłączył, bo inaczej rozumieli relacje. I cała teoria relacji właściwie tam ma swoje korzenie. Przedtem Grecy jakoś na relacje mniejszą uwagę zwracali. Także to jest taka próbka. A oczywiście im bliżej czasów nowożytnych, to tych związków jest jeszcze więcej. No właśnie, ale czy one są tylko związkami historycznymi, czy również współcześni matematycy mają takie teologiczne zapędy? No musimy poczekać na drugi tom tej książki, dlatego że ta książka się kończy na Newtonie. Ale drugi tom powstanie. Już powstanie. Ale nie wiadomo, czy zostanie skończony, bo czas jest ograniczony ludzkiego życia, więc ja myślę, że są ciągle, i zwłaszcza teologia się dzisiaj od matematyki bardzo wiele uczy. Także może w tą drugą stronę można wskazać przykłady, gdzie różni matematycy czerpią inspirację z teologii, ale rozróżnia się dzisiaj w filozofii nauki tak zwany kontekst uzasadnienia i kontekst odkrycia. Kontekst odkrycia to jest to wszystko, co nasuwa jakieś dobre pomysły uczonym. I to może być najrozmaitsze rzeczy. Mówi się o jakimś tam chemiku, że mu się przyśniło rozwiązanie budowy cząstki benzenu. To był kontekst odkrycia. Natomiast kontekst uzasadnienia to jest to, czy co może wejść do uzasadnienia twierdzenia matematycznego czy z innej nauki. No jak wiemy, u Euklidesa wchodzą aksjomaty i właściwie i reguły do wnioskowania i nic więcej. I tam oczywiście miejsca na teologię nie ma, ale w kontekście odkrycia to takie związki chyba na pewno istnieją nadal. Można przytaczać przykłady w nowożytnej nauce. A jeśli chodzi o matematykę i jej taki aspekt kulturowy, to moglibyśmy się zastanowić, czy jest tak, że matematyka jest rzeczywiście zależna, czy że matematyka jest zależna od tego,
w jaki sposób funkcjonują ludzkie kultury, jak ta kultura ludzka wygląda. Czy matematyka jest tworem kultury? Bo matematycy spierają się oczywiście o to, czy matematyka się odkrywa, czy się ją tworzy. Jeżeli się ją odkrywa, to wydawałoby się, że ten kontekst kulturowy nie jest tak istotny, a może jednak jest, bo to być może od tego, jak funkcjonuje ludzka kultura, zależy to, jak matematycy na pewne elementy tej matematyki spoglądają i wynika z tego to, co oni są w stanie odkryć, zobaczyć. Na pewno istnieje sprzężenie zwrotne pomiędzy kulturą i matematyką, to znaczy matematyka jest w dużej mierze taka, jaka jest kultura. Kultura grecka zrodziła matematykę, kultura, ja wiem, jakiś Fenicjan zrodziła pismo, ale nie zrodziła matematyki. Więc to na pewno są uwarunkowania kulturowe. Natomiast jest też drugą stronę, że czy kultura grecka bez Euklidesa przetrwałaby na przykład do naszych czasów, czy nie? Są to ciekawe pytania takie dla kulturoznawców. Ja myślę, że są w obydwu stronach, w obydwu kierunkach idą zależności. Co więcej, ja nie lubię rozróżniania na matematykę, czy naukę i kulturę. Zawsze powtarzam, że to tylko w Warszawie jest pałac nauki i kultury, jako dwóch różnych rzeczy. A naprawdę nauka jest częścią kultury. Kultura bez nauki jest możliwa, no ale czy to jest kultura wtedy? Piękne stwierdzenie. Będziemy je również rozwijać podczas Festiwalu Kopernika, który już niedługo, może do którego powrócimy trochę w dalszej części tego naszego spotkania. Teraz chciałbym zaprosić jeszcze Michała, który jest nieskończenie lepszy z matematyki ode mnie, który na pewno również wiele wniesie do tej naszej dyskusji. Jeszcze może dołożę od siebie parę pytań w takim razie. Po pierwsze, to może takie pytanie troszkę prowokacyjne, czy odkrycie geometrii nieeuklidesowych jakoś nam nie zburzyło tego mitu Euklidesa, no bo nagle się okazuje, że to, nad czym pracowaliśmy przez te 22 wieki, to właściwie jest tylko taka malutka cząstka dużej ogólnej geometrii. Dobrze, może ja Państwu w dwóch zdaniach powiem, na czym polegało odkrycie geometrii nieeuklidesowych. No i przede wszystkim tak adverbum odpowiadając, to gdyby nie było Euklidesa, to nie byłoby geometrii nieeuklidesowych. Najwyżej by była jakaś inna nazwa dla tego, co dzisiaj nazywamy geometrią nieeuklidesową. Chodziło o ten piąty postulat. Jak wspomniałem, już Grecy chcieli udowodnić piąty postulat, to znaczy wykazać, że on się mieści w pozostałych czterech i że nie trzeba go przyjmować jako oddzielnego aksjomatu. Potem w czasach nowożytnych było szereg prób udowodnienia tego aksjomatu i one wszystkie okazały się niedobre, znaczy błędne. I w XIX wieku trzech uczonych niemal równocześnie, z dokładnością do 2-3 lat, rozwiązało ten problem, czy ten piąty postulat mieści się w tamtych czterech, czy nie. Tymi trzema uczonymi to byli Gauss, węgierski matematyk Jan Bojaj i rosyjski matematyk Mikołaj Łobaczewski. Działali zupełnie niezależnie od siebie i wszyscy wpadli więcej na ten sam pomysł. Mianowicie wydaje się dzisiaj, że to jest tak prosty pomysł, że trzeba, że dziwne, że 20 parę wieków trzeba było na niego czekać, ale jak się okazuje, no taka jest bezwładność myśli, że bardzo trudno jest wpaść na właściwy pomysł, że to dziedzictwo myślenia ciąży. Otóż wyobraźmy sobie, że budujemy geometrię na podstawie takiego układu aksjomatów. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty bez zmian, a piąty zaprzeczony. Nieprawda, że dwie proste się nie przecinają. I no, jeżeli ten piąty mieści się w tamtych czterech, to mamy taką sytuację, że zakładamy go w tych czterech, a przeczymy, przecząc ten piąty. Czyli musimy dojść do sprzeczności. Taki układ założeń musi doprowadzić do sprzeczności. Oni to zrobili i okazało się, że nie doprowadza do sprzeczności. Co więcej, potem się dało udowodnić, że nie będzie sprzeczności.
Czyli zbudowano nową geometrię, która była oparta na czterech postulatach Euklidesa i na piątym zaprzeczonym. Co więcej, potem się okazało, że zaprzeczyć można co najmniej na dwa sposoby ten piąty postulat. Mianowicie Euklides powiada, że proste na płaszczyźnie dwie równoległe się nie przecinają. Można powiedzieć, nieprawda, przecinają się. Albo, że jest nieskończenie wiele takich prostych, które się nie przecinają, a nie tylko dwie. Także i wtedy, w ten sposób powstały geometria Riemanna i geometria tak zwana Łobaczewskiego, zależy jak się przyjmie. A potem już jak zaczęto manipulować tymi aksjomatami, to jest dzisiaj zalew rozmaitych geometrii. Właśnie, czy można dalej zaprzeczać w takim razie i robić jeszcze ogólniejsze geometrie? Można, tylko trzeba to robić inteligentnie, tak żeby nie zrobić wewnętrznej sprzeczności. Co więcej, jest ciekawy problem filozoficzny. Mianowicie Kant, może miał to nieszczęście, że żył odrobinkę za wcześnie. Mianowicie wtedy, kiedy panowała geometria, fizyka Newtona. A Newton przyjmował absolutną przestrzeń, która jest Euklidesa. Kant, jak wiadomo, przez pół życia albo więcej zajmował się naukami przyrodniczymi. Wykładał geografię, fizykę, matematykę na Uniwersytecie w Królewcu, a dopiero w drugiej połowie zaczął filozofować. I on dobrze znał naukę swoich czasów i znał dobrze fizykę Newtona. Ciekawe, że znał ją w wydaniu nie newtonowskim, tylko wtedy wszyscy czytali podręczniki napisane przez Eulera. I on znał w takim innym trochę wydaniu eulerowskim, ale to jest detal historyczny. I Kant uważał, że geometria Euklidesa mówi o rzeczywistym świecie, no bo my żyjemy w przestrzeni euklidesowej i co więcej, ona nie może być inna, bo jest tylko jedna. No i wymyślił całą filozofię, gdzie pojęcie przestrzeni, potem czasu to są takie kategorie naszego poznania. Nie mogą być inne, bo taka jest kategoria naszego poznania. A potem po Kancie powstało nieskończenie wiele różnych geometrii. Okazało się, że może być wiele. I teraz się kłócą filozofowie, czy inne geometrie obalają system Kanta, czy nie obalają. Nie chcę w to wchodzić, bo to jest długa dyskusja filozoficzna. Ale widzimy, że te związki między filozofią i teologią i naukami, no, są w czasach nowożytnych też. Nawiązując trochę do rozmowy sprzed miesiąca i związków między fizyką a matematyką, no, niektórzy fizycy twierdzą, że fizyka to tak naprawdę jest geometria. Myślę, że to zasadniczo była prawda, jeśli chodzi o tych starożytnych Greków. Nie wiem, czy tak się uważam, że to jest prawda nadal, tylko że pojęcie geometrii trochę zmienia. Dzisiaj niektórzy twierdzą, że w ogóle cała matematyka jest tylko geometrią, że wiele teorii, które dotychczas były jakieś algebry, właśnie zanika różnica między algebrą i geometrią. Można powiedzieć, że geometria się algebraizuje, zapoczątkował to Kartezjusz, albo odwrotnie, że się wszystko staje geometryczne. Także pojęcie geometrii bardzo się rozszerza, mi się wydaje, w nauce. A czy z kolei patrząc z innej strony, czy pojęcie geometrii nie jest jakoś bardziej związane z naszym poznaniem zmysłowym? Znaczy, to, tak sobie wyobrażam, że dawniej na geometrii to było coś, co się jednak dało jakoś narysować, te proste i tak dalej. No w tym momencie już nawet tych geometrii nieeuklidesowych nie jesteśmy w stanie narysować czterowymiarowej czasoprzestrzeni, już nie mówiąc o bardziej ogólnych geometriach. Znaczy, to jest takie ogólne prawo, w cudzysłowie prawo rozwoju matematyki, że matematyka się rozwija w kierunku coraz to większych uogólnień. Że kolejne teorie są ogólniejsze od poprzednich, to znaczy te poprzednie są szczególnymi przypadkami. No i dzisiaj rzeczywiście tak można powiedzieć, że geometria Euklidesa jest szczególnym przypadkiem w całej klasie rozmaitych innych geometrii. Jeżeli sobie wyobrazić różne teorie geometryczne po punkty, to Euklides jest jednym punktem w całej tej przestrzeni rozmaitych innych geometrii.
więc rzeczywiście chyba początki to były takie, że było przez abstrakcję z rzeczywistości i nawet wiemy jak, to też o tej książce o tym pisze, że wiadomo, że geometria powstała w Egipcie z bardzo prozaicznych względów, mianowicie Nil zalewał co roku bardzo żyzne pola uprawne i właściciele tych pól, mali, drobni rolnicy, ciągle się kłócili o miedzę, bo te miedze były niszczone co sezon. I faraon, któryś to tam, już nie pamiętam jego nazwiska, ale jest znane, bo Herodot to przekazał, nakazał, żeby po każdych wylewach Nilu, żeby pisarze, to był specjalny klan, prawda, takich urzędników, dokonywali pomiarów i wytyczania tych granic. I oni się nauczyli mierzyć powierzchnię dzięki temu. I to były pierwsze pomiary geometryczne. I geometria to jest po grecku pomiar ziemi. Metrein i gea. Ziemia i mierzyć. Także zaczęło się rzeczywiście od czegoś namacalnego, a potem szła abstrakcja coraz wyżej. I już, proszę zwrócić uwagę, Grecy tą abstrakcję sobie bardzo cenili. Oni uważali, że wiedza musi być teoretyczna. Jak wiedza ma zastosowanie praktyczne w okresie helenistycznym, potem helenistycznym to trochę było już powoli zapominane, ale w okresie helenistycznym nie wypadało się uczonemu zniżyć do zastosowań praktycznych. To byli od tego rzemieślnicy i tym się zajmowali niewolnicy. A to musiało być abstrakcyjne i dlatego z pomiarów ziemi zaczęto mówić o abstrakcyjnych figurach geometrycznych, które istnieją w świecie abstrakcyjnym. To może jeszcze na koniec takie pytanie, refleksja może, czy tak chcielibyśmy wierzyć, że nie cała kultura pochodzi tylko od matematyki, tylko że my jesteśmy czymś więcej niż tylko takimi matematycznymi maszynami. No teraz pytanie, skoro ta matematyka robi się tak wszechogarniająca, no bo no, wszystkie te sprzęty, które tutaj mamy dookoła, no, opierają się na matematyce. Czy nie ma takiego ryzyka, że na przykład neurobiolodzy dowiodą, że właściwie wszystkie te nasze uczucia to da się sprowadzić do matematyki, która tam jakoś potem działa przez sieci neuronowe i tak dalej? No są takie tendencje, prawda, że redukcjonizm, że wszystko co człowiek robi, to się ostatecznie da zredukować do działania, mówiąc uproszczająco, naszych neuronów, naszego aparatu poznawczego. Otóż ja tu powtórzę argument trochę może w zmienionej formie, ale wymyślony w gruncie rzeczy przez Popera. Mianowicie, dlaczego uczenie się matematyki, czy też jej uprawianie, rozwiązywanie problemów matematycznych powoduje tak ogromne zmęczenie, jest wysiłkiem ogromnym. Kto się nie zmęczył intelektualnie, rozwiązując matematyki, to nie wie, co to jest zmęczenie. Dlaczego właśnie ludzie z tego powodu się nie lubią uczyć matematyki? Bo moim zdaniem matematyka jest właściwie jedyną taką dziedziną, gdzie my musimy przezwyciężyć to, co chcą nasze neurony i dojść do tego, co jest obiektywne, co od nich no, zależy w jakimś sensie, ale wykracza poza nie. Ja to ujmę troszkę właśnie tak bardziej filozoficznie, że trzeba rozróżnić akt poznawczy nasz, akty poznawcze, to znaczy to, co się dzieje w naszym mózgu, od przedmiotu tego aktu. I matematyka jest przedmiotem naszych aktów, do których docieramy przez te akty, więc jest trudno je rozdzielić, ale jednak proszę zwrócić uwagę, że mamy postulaty i wniosek, reguły wnioskowania, symbolicznie 2 plus 2 równa się 4. Oczywiście jakbyśmy chcieli udowodnić to na wzór Euklidesa, to też by trzeba wymienić aksjomaty arytmetyki, reguły wnioskowania i wyprowadzić to, co oczywiście się robi, na przykład jest aksjomatyka Peano arytmetyki. I to wynik tego naprawdę nie zależy od naszych neuronów.
gdyby się tu pojawił matematyk z Alfa Centauri, to on z tych samych aksjomatów, przy tych samych regułach wnioskowania dojdzie do tego samego. Pewnie innymi symbolami, innym językiem, ale da się przetłumaczyć jego wniosek na nasz i będzie taki sam. Także to jest wyjście poza ograniczenia naszego aparatu poznawczego. Także to jest, moim zdaniem, to jest niesamowicie ważna funkcja i to tylko w matematyce się dzieje. Już w fizyce tak nie jest. Bo fizyka stosuje matematykę, ale otwiera się na pomiar, a pomiar to już jest chaos wszystkich różnych innych rzeczy. Zawsze z dokładnością do, nigdy absolutnie i tak dalej. Czyli jest nadzieja na rozwój kultury, ale paradoksalnie fiona w matematyce. No trudno jedno od drugiego rozdzielić. Matematyka jest częścią kultury i to ważne. Dobrze, dziękujemy i przekazujemy głos publiczności. Chybaśmy wywindowali dyskusję i... Mnie trochę zainspirował ten matematyk z Alfa Centauri. Bo ja nie wiem, jaką on by matematykę odkrył, ale bliżej trochę niż Alfa Centauri są kultury daleko wschodnie. To jest rzeczą nietrywialną, że wszystko to, o czym mówimy, powstało to w naszym basenie kulturowym, w Grecji, generalnie, a więc w obszarze tym, gdzie teologia, czy tam, no powiedzmy teologia, stawiała pytania o początki, dlaczego, skąd, że pojęcie nieskończoności matematyczne jakoś tam korespondowało z zapotrzebowaniem teologii. Natomiast to wszystko jeszcze trzeba umieć sformułować. A więc tu jest jeszcze pytanie o to, jak zbudowane są języki nasze, co jest jednostką leksykalną, jak się to zapisuje. To wszystko różni nasze kultury tutaj, europejskie, od kultur dalekowschodnich. Tamte rzeczy nie powstały. Ani taka teologia, czy takie teologie, ani matematyka. Teraz, czy tu nie ma jakiejś wskazówki do poszukiwania. Między innymi Whitehead w takiej swojej bardzo pięknej książce Nauka i świat współczesny na początku zaraz przekonuje, że wiara w jednego Boga i była warunkiem powstania nauk w naszym basenie kulturalnym, dlatego że świat dla ludzi wierzących w Boga nie jest walką jakichś irracjonalnych sił, tylko jest efektem racjonalnego aktu twórczego. I właśnie Whitehead twierdzi, że właśnie w Chinach, mimo że kultura stara, to jednak nie powstały nauki. Historycy nauki odnoszą się do tego argumentu. Jedni z sympatią, drudzy z mniejszą, ale podkreśla się, że rzeczywiście tak było w naszej historii, w historii naszej planety. Nie ma drugiego egzemplarza historii nauki, jak tylko ten, który my mamy. Natomiast, jak powiadają, trudno robić statystykę na podstawie jednego przykładu. Więc nie wiadomo, jakby było inaczej. Ale no, jest to rzeczywiście godne zastanowienia. Z tym, że nie tylko w naszej kulturze jednak elementy matematyki powstały, na przykład w Indiach, myśmy od nich sporo wzięli, choćby zero, czy od Arabów algebrę, chociaż Arabowie to nasza kultura, jest ten sam basen. Także że okazuje się, że w innym ośrodku kulturowym podobna matematyka powstaje. Co więcej, nauka zachodnia, tak zwana zachodnia, opanowała cały świat, mimo różnic kulturowych. Jednak jak ktoś chce mieć postęp naukowy czy techniczny z niego wynikający, to musi się uczyć tej samej fizyki, tej samej matematyki. Czy się mu to podoba, czy nie. I tak się stało, że to cały świat się tego zaczął uczyć. Jeszcze troszkę ad vocem. Padły Indie. Celowo Indie pominąłem. Tylko przeszedłem od razu do Dalekiego Wschodu, dlatego że tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, mianowicie w momencie, kiedy Dan Shechtman dostał Nagrodę Nobla za quasi-kryształy,
Ludzie sobie zdali sprawę z tego, że te struktury o symetrii zabronionej są bardzo popularne właśnie w indyjskim wzornictwie. O ile my jesteśmy zafascynowani mozaikami zbudowanymi z figur regularnych, którymi się da pokryć płaszczyznę, o tyle oni są zafascynowani mozaikami, czy tam wzorami, zbudowanymi z figur zabronionej geometrii. Tak, to jest jeszcze inna trochę linia z tą indyjskim poczuciem geometrii. Rzeczywiście geometrie te takie oparte na Euklidesie zabraniają tych symetrii takich właśnie kwazykrystalicznych, ale okazuje się, że w geometrii nieprzemiennej one są czymś regułą. Także uogólnienie geometrii objęło także i te zakazane dawniej geometrie właśnie te symetrie zakazane. Nawiasem mówiąc, właśnie Roger Penrose wymyślił takie, to się nazywa kafelkowanie powierzchni, takimi kafelkami, które mają symetrie nieklasyczne, no i opatentował to. I teraz czerpie zyski, bo robią takie do łazienek, takie właśnie. Grecy nie byliby zachwyceni tym, że... Nie, żeby do łazienek dawali geometryczne rzeczy. Zapraszamy Państwa do zadawania kolejnych pytań. No, tam już na pewno coś. Może jeszcze w kontekście do tej matematyki dalekowschodniej, to znaczy ja bym może żebyśmy jej też nie bagatelizowali, bo jest faktem, że w Chinach jakby tych dzieł matematycznych starych nie mamy, bo nie pamiętam, ale któryś cesarz po prostu kazał spalić wiele starych prac, dlatego one nie przetrwały. A na przykład w Japonii, nie wiem, czy Państwo słyszeli o Sangaku na przykład, w ogóle był taki okres, jak czegoś się nazywało matką rodzinną, nawet w takich prowincjonalnych świątyniach wisiały zadania geometryczne na ścianach świątyni. Ładnie narysowane, jakieś różne problemy geometryczne, zazwyczaj z okręgami. Także to, że może rzeczywiście tam inna nauka jakoś nie prosperowała aż tak jak u nas, ale nie można powiedzieć, że matematyki tam nie było. W jakiejś takiej, no też nie powstały jakby systemy aksjomatyczne i tak dalej, ale nie można też mówić, że ten rozwój matematyki tam był jakoś dużo mniejszy. Jakiś komentarz? Czy tym profesor jakiś komentarz, czy tylko przytaknie? No ja to mogę przytaknąć, znaczy śladów kultury matematycznej jest dużo. Na przykład no właściwie trudno wskazać, chociaż są podobno takie, które nie mają kultur, które nie mają w ogóle liczb. Liczenia 1, 2, 3. Ona jest bardzo właśnie takie uniwersalistyczne. I to właśnie potwierdza tę moją tezę, że matematyka jest czymś takim strasznie uniwersalistycznym. Już fizyka, no nie. Właśnie matematykę, czy zręby matematyki, to właśnie prawie każda kultura jakieś tam wytworzyła. Nawiasem mówiąc, bardzo ciekawe jest studiowanie zapisów cyfrowych w różnych systemach. Weźmy dwa, które znamy, to znaczy arabskie cyfry, których my używamy, i rzymskie, które jeszcze niektórzy pewnie ludzie potrafią odczytać, większe cyfry rzymskie, na przykład datę roku obecnego. Ale proszę zwrócić uwagę, że zwłaszcza w rzymskim sposobie zapisywania, jedynka to jest jedna pałka, dwójka to są dwie pałki, trójka to są trzy pałki, czwórka to jest cztery, ale już te dwie są... To już nie są cztery, tylko jedna jest złączona. Dlaczego? Otóż psychologowie i właśnie neuroscientyści powiadają, że człowiek ma wrodzoną zdolność rozróżniania przedmiotów bez liczenia do trzech, czterech. Jak widzimy trzy pałki, to bez liczenia mówimy, że jest trzy. Jak jest sześć,
to sobie grupujemy w 3 i 3 i mówimy, że jest 6. Proszę zwrócić uwagę na to. I dlatego w większości kultur do 3 lub 4 to są zwykle kreski, a więcej to się już, to są już kombinacje. W naszym arabskim sposobie jedynka to była kiedyś kreską. Dwójka to były dwie kreski, ale poziome i potem szybciej pisząc je łączono. Trójka były trzy kreski poziome i je łączono i powstała trójka. A czwórka już jest inna. Właśnie do 3 wszyscy, nawet podobne jakieś badania takie psychozoologiczne są, że niektóre zwierzęta, kruki czy te szczury potrafią właśnie do 3 rozróżniać. No są małpy, które potrafią szybciej niż człowiek na przykład pokazywać, wskazywać liczby od 1 do 9 w odpowiedniej kolejności, od 9 do 0. Szkolone przez wiele lat oczywiście, ale rzeczywiście tak chyba jest. Ale właśnie chodzi, że ze 3 potrafimy pytać bez liczenia, tak. Bez szkolenia. Ja się chciałem odnieść do tego, co ksiądz profesor mówił o tym, że nauka rozwija się tylko w kręgu kulturowym, w którym jest wiara w jednego Boga. Przecież na przykład Babilończycy, którzy wierzyli w różnych bogów, mieli bardzo rozwiniętą astronomię, a jeżeli chodzi o Daleki Wschód, to istnieją zapiski ze świątyń buddyjskich, które świadczą o obserwowaniu zjawisk niebieskich. A jeżeli chodzi o to, co mówił tam pan o cesarzu chińskim, to był Shi Huang Di, pierwszy cesarz z dynastii Qin. Tylko że książki praktyczne dotyczące na przykład matematyki czy astronomii kazał zostawić, a kazał spalić traktaty konfucjanistów. Znaczy ja nie mówiłem swojej tezy, tylko powtarzałem za Whiteheadem i podkreślałem, że to jest teza dyskusyjna, że nie można robić statystyki na przykładzie jednego egzemplarza naszej kultury. No. I też Whiteheadowi chyba chodziło o to, że ta nauka była specyficzna, prawda? To była nauka taka, jakiej kształt nadał Newton. No a rzeczywiście wcześniej mieliśmy do czynienia z jakimś przyrodoznawstwem, ale nie miał on takiego charakteru, jak właśnie ten, który wypracował Newton z metodą naukową i tak dalej. To znaczy filozofowie nauki trochę polemizują z tą tezą. Ona była dawniej taka modna, że nauka powstała w XVII wieku, przedtem była przednauka. Dzisiaj historycy protestują, że jednak była nauka, tylko że no, nastąpił pewien przyspieszenie i, no, i jaka rewolucja naukowa, ale to, co było przedtem, nie można nie nazwać nauką. Ale to jest trochę kwestia konwencji, co nazywamy, tak, co nie nazywamy, ale taka jest obecnie moda, żeby dowartościować to, co było przedtem. Zapraszamy Państwa jeszcze do zadawania kolejnych pytań. Mamy chwilę czasu. To może... Tym bardziej, że gdy czytamy na przykład samego Newtona czy Galileusza, to oni w dużej mierze są bardziej podobni w języku, w pojęciach do tego, co było przed nimi, niż do tego, co my dzisiaj mamy, czy co po nich było. Oni bardzo mocno tkwili w przeszłości. Kiedyś jeden z polskich filozofów powiedział takie słowa, może zacytuję tutaj teraz. W moim przekonaniu sztuka jest awangardą kultury, dlatego że zagląda tam, gdzie kultura zaprzątnięta sprawami codziennymi, po prostu nie ma czasu ani chęci zaglądać. I w związku z tym miałbym pytanie do księdza profesora. Czy ksiądz profesor zgadza się z tym stwierdzeniem? Jeśli nie, to dlaczego? A jeśli tak, to pod jakim względem można tutaj matematykę porównywać do sztuki? Właśnie, żeby odpowiedzieć twierdząco na pytanie zawarte w temacie dyskusji. Dla mnie matematyka jest sztuką po prostu. Ja myślę, że na to pytanie nie można odpowiedzieć, bo to jest bardzo subiektywne, co do kogo przemawia. Znaczy, może tak to można sformułować. Czy można sobie wyobrazić kulturę bez matematyki? No można, ale to była jakaś straszliwie prymitywna kultura. Pewnie byśmy, jej przedstawiciele by do dziś w jakichś jaskiniach mieszkali. Ja, czy można sobie wyobrazić kulturę bez malarstwa w ogóle? Pewnie też nie. To jest jakoś niezbędne do kultury. A co bardziej, to się chyba nie da wymierzyć. Ja tylko stale walczę o to, że nauka i matematyka też są częścią kultury, a nie upieram się, co
czy co jest ważniejsze, czy co jest awangardą. Zresztą awangard może być więcej niż jedną. Jeżeli ja jeszcze mógłbym, jeszcze do tej kwestii, jakby skąd, no, matematyka, religia i ta wiara w jednego Boga, że to niby miałoby jakoś wyznawać taką kulturę do wytworzenia tej matematyki w takiej postaci, jaką powiedzmy teraz znamy. I ja bym tutaj, bo też mnie ten argument powiedzmy nie do końca przekonuje tymi przykładami innych właśnie kultur. Natomiast bardziej mi się wydaje sensowny argument za Martin Protas, nie wiem czy on za kimś jeszcze, o tym, że matematyka grecka powstała, znaczy w ogóle logika, tak, i ścisłe wnioskowanie i ten cały aparat powstał dlatego, że była to kultura bardziej pasterska niż rolnicza. I dlatego właśnie w tych jakby zmieniających się warunkach, tak, inaczej jest, jeżeli jest miasto, jakaś wieś, uprawiamy pole i te warunki są cały czas takie same. Natomiast właśnie, że ta pasterska kultura zmuszała ich do powiedzmy jakiejś takiej pewności co do własnych sądów, rozważań, wnioskowań na podstawie jakichś założeń. To znaczy, że jakby te zmieniające się warunki zmuszały ich do wypracowania uniwersalnej metody wnioskowania. Jakby ten argument mi się wydaje może bardziej sensowny. Jeżeli chodzi o jakby coś, co pozwoliło narodzić się takiej matematyce w takim obecnym kształcie. Na pewno warunki społeczne i właśnie czy rodzaj kultury, czy pasterska, czy rolnicza, czy jaka jeszcze inna wpływa na, może pomagać lub przeszkadzać, ale chyba decydującą nie jest, bo pasterskich ludów było tysiące, a matematykę, tam takie myślenie racjonalne stworzyli Grecy. I to jest chyba nie do końca wyjaśniony fenomen właśnie Greków. Dlaczego akurat tam? Babilończycy mieli sporo takich praktycznych ujętości matematycznych, Egipcjanie, inni, a to chyba Herodot właśnie pisze, że cokolwiek Grecy wezmą w swoje ręce, to zaraz z tego robią coś nadzwyczajnego. I rzeczywiście trudno powiedzieć, na czym ten fenomen polegał. Chyba nikt do końca tego nie wyjaśnił. To zresztą się skończyło po końcu starożytności, to jakoś zamarło. Przeniósł się ten ośrodek, to też mówią historycy, prawda, że to nie trzeba być wielkim historykiem, żeby powiedzieć, że ten ośrodek kultury się przeniósł w stronę północy. Może zmienimy mikrofon. Tak. A to lepiej? Tak, wiesz. Więc jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania, to myślę, że proszę. Czy właśnie w takim razie z tej drugiej strony, czy kultura, w której się wychowujemy, żyjemy i przez pryzmat, której patrzymy na matematykę, może narzucać jakieś ograniczenia dla właśnie przyszłego rozwoju matematyki? Czy ksiądz profesor widzi na przykład, że właśnie sposób naszego myślenia i ta filozofia, w której jesteśmy wychowani, na przykład nie daje szansy na rozwój pewnych dziedzin, bo historycznie na przykład jesteśmy ukształtowani zupełnie inaczej. No to ciekawe pytanie. Ja się przyznam, że nie jestem tutaj pesymistą, żebym widział jakieś tragicznie przyszłość nauki w przyszłości, ale pewne przestrogi możemy mieć z historii. Mianowicie już był raz taki wypadek w dziejach naszej historii, że nauka upadła. To jest koniec starożytności właśnie. Proszę zwrócić uwagę na to, że tych wędrówek ludów, najazdów ludów z północy, czyli od nas, z naszych terenów, na Grecję i na Rzym, spowodował to, że ja wiem, 5-6 wieku nie przeżył ani jeden człowiek, który byłby w stanie zrozumieć elementy Euklidesa czy Ptolemeusza, po prostu nie przeżył.
i nauka poszła w zapomnienie i trzeba było dopiero kilku wieków, żeby Europa się tego uczyła od nowa. W VII wieku nastąpił mały renesans, a dopiero odzyskano całą naukę XII-XIII przy pomocy wydajnej Arabów. Także odkrywano na nowo i troszkę inaczej już odkrywano tę naukę. No i teraz jest pytanie, czy coś podobnego się może przytrafić w przyszłości. Niekoniecznie w tym sensie, że wymordują wszystkich matematyków, ale na przykład w tym sensie, że wszyscy zgłupieją i nie zechce się uczyć matematyki. No, coś takiego jest możliwe, chociaż miejmy nadzieję, że się nie zrealizuje. Ale jakaś jedna czy druga rewolucja kulturalna na wzór takiej, jaka była w Chinach, potrafi coś takiego załatwić. Niektórzy z moich kolegów są dość pesymistycznie nastawieni, że po prostu jest taki ogólny upadek standardów kulturowych, że to już odbija na nauce, że niektórzy twierdzą, że najwyższy poziom nauki to był jednak XIX wiek, ewentualnie pierwsze dekady XX wieku, a potem to już tak tylko tym żyjemy rozpędem, ale to chyba jest trochę przesadzone, tak nie jest. Na razie jest postęp. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bo myślę, że na ostatnie mielibyśmy czas. To tutaj. Trochę tak nawiązując do tej kultury, ja chciałam spytać, czy profesor uważa, że jakby rozwój techniki i nasza kultura, cywilizacja bardzo techniczna już, sprzyja rozwojowi matematyki i takich pojęć abstrakcyjnych, czy raczej będzie właśnie wygłuszał te tendencje? To jest ciekawe, że właśnie stosunkowo wiele się mówi o filozofii nauki, filozofii matematyki. Jest też filozofia techniki, ale znacznie jakoś skromniej rozwijana. Ja myślę, że rozwój techniki jak najbardziej sprzyja nauce. Oczywiście mogą być przerosty niebezpieczne. Taki przykład. Rzeczywiście kiedyś zdarzył w Stanach Zjednoczonych, jeden z moich kolegów był tam na stypendium i robił furorę, bo wśród tych studentów z pierwszych lat on był jedynym, który rozumiał, dlaczego, jak się wykonuje działania arytmetyczne, bo wszyscy inni studenci, oni tylko wiedzieli. Jeszcze wtedy komputerów takich nie było, ani tabletów, takich laptopów. Oni tylko wiedzieli, który klawisz w kalkulatorze nacisnąć, żeby otrzymać mnożenie. Nie znali tabliczki mnożenia, więc jak tak technika pójdzie, no to będzie zabójcze dla nauki. Ale tak chyba nie może pójść, dlatego że musi być duża klasa ludzi, którzy wiedzą, jak się to robi. Nie tylko wiedzą, jak naciskać klawisze, ale wiedzą, co jest w środku. A to już sprzyja nauce, to już jest częścią nauki. Musi być ten ktoś, kto rozumie działanie software'u, jak się to przekształca na prądy elektryczne, na zero-jedynkowe symbole i tak dalej, to jest nauka. A taki konsumpcjonizm techniczny jest niebezpieczny. Może już na zakończenie. Wspomniałem o tym wydarzeniu, które nas czeka, o Festiwalu Kopernika. Dużym wydarzeniu 6-dniowym, które odbędzie się od 18 maja, na które wszystkich Państwa zapraszamy oczywiście. Tegoroczna edycja festiwalu będzie poświęcona fenomenowi geniuszu. Będziemy ten fenomen analizować z różnych perspektyw, m.in. z perspektywy naukowej. I tak w kontekście tej naszej dzisiejszej dyskusji chciałbym na koniec zadać pytanie o geniusza matematycznego. Kim geniusz matematyczny według księdza profesora jest? Czy to jest ktoś, kto bez pomocy kalkulatora może wypowiadać właśnie prawidłowe wyniki jakichś operacji matematycznych, czy to jest ktoś, kto potrzebuje kartki papieru, długopisa, krzyżówka, ale potrafi dowieść jakiegoś twierdzenia? Stolika w kawiarni. Nie potrafię podać definicji geniusza, ale mogę podać pewne proste zasady, które mogą pomóc w zostaniu geniusza. Pierwsza rzecz, to trzeba mieć jako takie wyposażenie genetyczne jednak.
zdolności wrodzone. Z tym, że moim zdaniem procent ludzi, którzy je mają, jest duży. Natomiast drugi warunek spełnia bardzo niewielu ludzi. Mianowicie trzeba siedzieć i pracować. Proszę przecież oczywiście. To ma niewielki procent ludzi. No i to są dwa warunki niezbędne, aczkolwiek jeszcze jest trochę innych więcej warunków, które są potrzebne. Ale te są najważniejsze. Ale o pozostałych warunkach to już może właśnie podczas festiwalu Kopernika się dowiemy. Księże profesorze, bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie, dyskusję i...